What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! No, jesteśmy tutaj. Dobra. Ej, to wiecie co? To zrobimy teraz tak. Z racji, że misje tak krótko zajęły, no to wplączmy w to jeszcze dodatek z właśnie wpisów postaci. I tak dalej. Czyli raporty i tak dalej. Zobaczmy. Nero. Właściciel firmy Devil May Cry, najlepszego z biznesów na kółkach, które można znaleźć na ulicach Fortuny. Jako młodzieniec, Nero był rycerzem zakonu miecza, ale gdy demon zaczął prześladować jego ukochaną Kirię, uznał, że nadszedł czas, by zgłębić demoniczną moc skoncentrowaną w jego prawej ręce. Podczas wydarzeń w Fortunie, Nero odkrył, że coś łączy go z Yamato, mieczem, którym niegdyś władał brat Dantego. To powiązanie mogłoby wskazywać, że w żyłach Nero płynie krew Spardy. Chłopak stracił rękę niedługo po wydarzeniach w Fortunie, ale na szczęście niżej podpisana zaopatrzyła go w niezły sprzęt. Teraz powrócił silniejszy niż kiedykolwiek. Oj! Moment, nie to chciałem zrobić. Odmiana. Chciałem wrócić model, widzę, nie mogę tak fajnie tego zrobić. Tutaj zapewne jest niezmiernie wdzięczny, jest po prostu zbyt nieśmiały, by podziękować. Rozumiem. Tutaj Nero jednoręki, czyli z początku. Ze słów Kirie wynika, że Nero jest dziś dużo spokojniejszy. Warto jednak pamiętać, że polazł do piekła, by skopać parę tyłków, nie mając jeszcze nowej ręki. A można powiedzieć, że jest rozsądnym gościem. Jedną ręką potrafi walczyć lepiej niż większość ludzi? Trzema, ale próba pokonania nowego demonicznego króla, gdy nie ma się jednej ręki, nie jest przejawem zdrowego rozsądku. Miałam jednak dzięki temu okazję, by zaprojektować postkremerz demonu, więc można uznać, że była z tego jakaś korzyść. Zregenerowany Nero. Czyli właśnie z końca. Walka z demonami, oglądanie zwariowanych stworów w skrajnym mroku, tak wygląda zwykły dzień pracy łowcy demonów. Jednak patrzenie, jak koleś będący w 3/4 człowiekiem zapuszcza sobie nową rękę, to naprawdę niepokojąca sprawa. Myślałam, że mój cudny poskremysz demonów trafi po tym na złomowisko, ale Nero zdołał połączyć go z nową ręką i może używać ich obu. Nawet nieokiełznana demoniczna moc wie co dobre. I Nero właśnie w triggerze. Wcześniej Nero potrzebował Yamato, by mieć dostęp do źródła demonicznej mocy, a teraz sam może nią rozporządzać. Uwolnił swoją prawdziwą moc. Odzyskanie ręki nie zrobiło na nim wystarczającego wrażenia, więc dołożył do tego dwa pierzaste ustrojstwa na plecach. Zaczynam myśleć, że Nero ma jakieś kompleksy na punkcie rąk i mocy. Muszę mu przypomnieć, że w obecnej postaci nadal może używać poskremecze demonów. Żadne bzdury o demonie idealnym nie są w stanie przyćmić moich konstrukcji. No, to wygląda naprawdę zajebiście. Okej, tutaj już mamy normalne. Czyli dalej. Dante. Wszyscy zaczynają gadkę o Dante od tego, że jest synem legendarnego mrocznego rycerza Spardy. Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że sam Dante jest też chodzącą legendą. Przyjmuję zlecenie od tego całego gościa, który pojawia się znikąd. Wyrusza do krainy mroku, by odebrać Yamato demonicznemu królowi, który z kolei podebrał ten miecz Nero. Niespodziewanie okazuje się, że nawet Dante nie daje rady temu gościowi, znaczy się facet go masakruje. Widać, że nie ma czegoś takiego jak człowiek idealny. Przebudzony Dante. Wiedziałam, że jedyny i niepowtarzalny Dante nie mógł tak po prostu przegrać, ale o co chodzi z wchłonięciem Rebeliona i do tego miecza Spardy, by odblokować całkiem nową moc? Szok! Ci legendarni goście znają się na dobrych comebackach. Podobno Dante wypadł z gry na calutki miesiąc, potem jak demoniczny król skopał mu tyłek, jednak z jakiegoś powodu Clifford przez cały ten czas pompował w niego demoniczną moc. Uuuu! Proszę! A to ciekawe! Nie sądziłem, że Clifford cały czas pompował moc w Dantego. Ej, to by w sumie miało trochę więcej sensu, że nagle potrafił przybrać właśnie trigger grzechu. Po prostu wchłonięciu Rebeliona i Spardy. Nie tylko przyspieszyło to jego proces leczenia, ale do tego urosły mu broda i włosy. Okej. Okay. Dante po demonicznej przemiany. Jeśli jesteś demonem i widzisz coś takiego, to od razu wiesz, że masz przejebane. U Dantego taka stylówka oznacza bierzemy się do roboty. Jest wprawdzie demonem tylko w połowie, ale gdy tą połową jest krew Spardy, od razu wiadomo, że to wyższej klasy paliwo. Większość demonów w czystej krwi nie ma żadnych szans. Dante nie tylko porusza się szybciej i zadaje najpotężniejsze ciosy, do tego rany goją się na nim w mgnieniu oka. Z takim pakietem zabijanie demonów to dziecinna sprawa. I Dante jako demon grzechu.
Prawdziwa postać Dantego, wchłonięcie dwóch mieczy, obudziło drzemiącą w nim moc. Nie może zbyt długo pozostawać tej postaci, ale przecież z tak potężnej mocy nie trzeba korzystać zbyt długo, by zadać druzgocące obrażenia. Trudno ocenić ogrom siły, jaką Dante dysponuje po uwolnieniu mocy Spardy. Możliwe, że jest potężniejszy od samego Spardy. To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Czy Dante lub Vergil lub obaj, gdyby weszli w triggery grzechu i walczyli ze swoim ojcem, czy byliby w stanie go we dwójkę lub solo pokonać? Dobra, i to już o Dante jest wszystko. V. Ten facet jest owiany tajemnicą. Może mam paranoję, ale jakoś wydaje mi się, że V to tylko pseudonim. Sam siebie nazywa łowcą demonów i na potwierdzenie tego ma moc, a przynajmniej mają ją towarzyszące mu demoniczne zwierzaki. V może jedynie zadać ostateczny cios tą swoją laską, której chciałabym się przyjrzeć przy najbliższej okazji. Wygląda na to, że jego mali pomocnicy są z nim powiązani przez tatuaże. To one są źródłem jego mocy. Skoro o tym mowa, nie jest to moc, którą byłby w stanie władać zwykły człowiek. Umierający V. No tutaj nie widać tego za bardzo na modelu. No, chyba że tak bardziej przy klacie. Tam widać takie pęknięcie ewentualnie. Umierający V. Nasz koleżka V nie jest w szczytowej formie. Trzyma się tylko dzięki resztce swojej demonicznej mocy. Gdy ta się wyczerpie, będzie miał trudności z zachowaniem ludzkiej postaci. Oczywiście to nie jest problem, z którym zmagają się normalni ludzie czy demony. V ma tajemnice i czymkolwiek one są, na pewno mają jakiś związek z jego obecnym stanem. Okej, to tyle. Gryf to jeden z demonów, które stale są u boku V. Specjalnością tego wygadanego ptaszyska są elektrowstrząsy i trwoga. Wali błyskawicami w co popadnie. W książkach o demonologii znalazłam wzmianki o demonie takim jak ten, ale Dante pokonał go lata temu. A no faktycznie, w Dance 1. To pewnie zwykłe zbieg okoliczności. Tak czy inaczej, nie jestem w stanie dowiedzieć się więcej o tym ptaszydle. Ej, a może to jest właśnie ten sam? Bo nawet intrygujące. Cień to jeden z demonów, które dbają o to, by V nie kopnął w kalendarz. Przez większość czasu jest wielkim czarnym kotem, ale gdy zechce, potrafi przybrać inną postać. W starych zapiskach zebranych przez członków Zakonu Miecza znalazłem informację o stworzeniu takim jak to. Szkopu w tym, że na pewno nie podjąłby nigdy współpracy z człowiekiem. W obecności V ten stwór jest potulny jak baranek. Nie dał sobie jednak mówić, że V ma po prostu rękę do zwierząt. Czekaj, cień. A w sumie w Dance 1 też był podobny demon. Pamiętacie, ten taki, co tak się wiecie, trzeba było go napieprzać, potem taka kulka z niego wychodziła, jak się nawaliło w tę kulkę, to dało się go zabić, nie? Ten, który mnie tak wkurzał strasznie w pierwszej części. I koszmar. No. Czy koszmara można porównać do tego bossa z DMC1? Wątpię, ale może ta kula od niego pochodzi, która tu robi za oko. Ostatni z demonicznych pomocników V, w przeciwieństwie do pozostałej dwójki, ten stwór nie jest chyba w stanie myśleć samodzielnie. Zgodnie z moimi ustaleniami ma trzy cele. Zniszczenie, zniszczenie i zniszczenie. Od pozostałych dwóch pomocników różni go też to, że nie udało mi się znaleźć informacji na temat takiego demona w żadnym ze starych tekstów Zakonu Miecza. Co to oznacza? Że nawet Zakon nie wiedział o istnieniu, nic o istnieniu tego stwora? Może. Niko, dar od Boga dla rusznikarskiego rzemiosła i królowa maszyn. Tak to ja. Jestem wnuczką jedynej i niepowtarzalnej Nell Goldstein, zwanej wirtuozem kalibru 45. Rusznikarstwo mam w genach. Ciekawe, czy Nero zdaje sobie sprawę, ile miał szczęścia, że udało mu się nawiązać współpracę z tak wspaniałą dziewczyną. Niko, przy pracy? Tak, we wszystkim wyglądam bosko, ale najbardziej lubię mój stary mechanika. Gdy go zakładam, czuję się, jakbym miała na sobie szateli liturgiczną kościoła broni palnej. W każdej chwili mogę wygłosić kazanie. Plus popiół z papierosów nie zostawia na nim śladów. Tutaj w stroju wojskowym. Wojskowym? Ma tylko maskę po prostu. Spowolniczą. Podczas pracy z kawałkami demonów warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenia. Nie raz i nie dwa, jak mera w narzędziach różnych potworów, wybuchło mi coś prosto w twarz, która, bądźmy szczerzy, zasługuje na ochronę. Wiem, zakrywanie tej pięknej twarzy powinno być karalne. Spokojnie, niedługo będziecie ją podzielić pewnej okazałości. Uwinę się z robotą raz, dwa. Dobra, i to już wszystko. Lady w stroju wojskowym. To nie jest strój wojskowy, no kurde. Po uratowaniu Lady była całkiem goła i to właśnie mnie przypadło w udziale skombinowanie dla niej jakichś ciuszków. Moje są na nią trochę za duże, ale to dlatego, że taka z nich chudzinka. Nie jestem gruba ani nic z tych rzeczy. Nero nie, na pewno chętnie zobaczyłby ją w bardziej efektownym stroju, ale w obecnej sytuacji nie można wybrzydzać. Dalej. Lady. Tylko to jest chyba jeszcze właśnie z tej retrospekcji z Dante.
Jeśli miałbym określić Lady jednym słowem, byłoby nim słowo produktywna. Gdy prowadziłam zakład rusznikarski, ciągle brała zlecenia jako łowczyni demonów i wszędzie było jej pełno. Była jednym z moich najlepszych klientów. Dlaczego używa ksywy Lady? Nie mam bladego pojęcia. Nie zamierzam pchać nosa w jej prywatne sprawy, chyba że przestanie płacić rachunki za broń. Tak sobie myślę, że nigdy nie widziałem, żeby Lady zajmowała się czymś, co nie wiąże się z zabijaniem demonów. Jest trochę orąbana. Ranna Lady. Okej, okay, no nie widzę zbytniej różnicy między tym a tym modelem. Lady jest wprawdzie tylko człowiekiem, ale gdy rozmetuje się piekło, a w powietrzu latają pociski, staje się bardzo pożądaną towarzyszką broni. Na myśl o tym, że rozprawił się z nią ten demoniczny król, przechodzą mnie dreszcze. Nie żebym miał zaraz uciekać. Moja broń jest potrzebna do walki na pierwszej linii. Na pewno zrobię swoją robotę, bez obaw. Okej, okay, tutaj wszystko. Sobie właśnie tak wam jeszcze pokażę te zdjątka. No są z dostałych momentów w grze po prostu zrobione. Teraz Trish. Trish to wspólniczka Dantego. Nie wiem o niej wszystkiego, ale na pewno nie jest do końca człowiekiem. Znaczy, no... W ogóle nie jest człowiekiem, to jest demon. Demonica właściwie. Normalni ludzie nie strzelają przecież za nazwanie błyskawicami. Podobno podczas wydarzeń w Fortunie przeniknęła w szeregi Zakonu Miecza, gdy właśnie po raz pierwszy spotkał Nero. Opowiadała, że gdy się poznali, był zupełnie niedoświadczony. Ciekawe, co miała na myśli. No, dobre pytanie. Tutaj też Ranna, ale też nie ma z tej. Jest tego po prostu zmiana tego opisu, ale nie modelu. Trish jest prawdziwym demonem, ale nawet jej nie udało się pokonać wielkiego złego króla. Jasne, Dante też nie dał rady, ale miałem nadzieję, że chociaż raz jedna z dziewczyn ratuje sytuację. Okej, okay, tutaj wszystko. Morrison, czyli nasz broker informacji. Nigdy nie widziałam tego gościa ale na oczy, ale słyszałam różne plotki. J.D. Morrison. Informator, który załatwiał Dantemu różne zlecenia związane z zabijaniem demonów. Lady też z nim czasem współpracowała. Świetnie, że mamy wreszcie kogoś, kto wie, co w trybie piszczy. Może załatwiłby też parę zleceń dla Nero? Może i tak. Tutaj Ewa i Virgil jeszcze zostali. Ewa, mama Dantego. Innymi słowy, kobieta, w której zakochał się mroczny rycerz Sparda. Musiała być z niej niezła laska, skoro zainteresował się nią sam legendarny rycerz. Kobiecy instynkt musiał być w niej tak silny, że nie było dla niej problemem przytulanie się do demona. Ciekawe. Ale widzicie, jakie jest podobieństwo, nie? Ewa a Trish. No patrzcie, nawet tutaj z boku, nie? Prawie 1:1. Widać, że Mundus się naprawdę postarał. I Virgil. To żadna tajemnica, że Virgil jest szybkim szermierzem, a co więcej, podstępnym draniem w walce. Co by było, gdyby Nero nauczył się walczyć od ojca? To byłby widok. A nie ma co gdybać. Ale nie ma co gdybać. Z takimi ruchami Virgil ma szansę wysłać całego demonicznego króla z powrotem do piekła. A okej, okay, dobra, tutaj po prostu Virgil tam był z Yamato, tu jest z Beowulfem. Tutaj z Force Edge'em. Vi, podzielony. Jeśli Virgil wciąż ma Yamato, całkiem możliwe, że on i Vi znów nie są razem. Tylko pomyśl, w takiej sytuacji będzie mógł pokroić Vi na kawałeczki, kiedy tylko przyjdzie mu na to ochota. Z drugiej strony, Virgil nienawidzi polegać na swojej ludzkiej stronie. Problemowy gość. Demoniczny klon. Doppelgangery to nic nowego. Od lat próbowano je tworzyć za pomocą magii. Z kolei Virgil po prostu wycina je z powietrza. Kształt takiego otworu ma być odzwierciedleniem jego prawdziwej postaci, która... No powiedzmy, że wolę jego ludzką postać. Jeśli myślisz, że lepiej mieć dwie osoby niż jedną, masz rację. Ale według mnie niewielu ma wystarczające umiejętności, żeby tego dokonać. Dla Virgila to pewnie pestka. No bo jak widać, Doppelganger w Devil May Cry 4 był po prostu odbiciem demonicznego Triggera od Virgila. Jeśli dobrze pamiętam, ale chyba też tam był. W Devil May Cry 3 Doppelganger był osobnym stylem od Dantego, ale też był odbiciem, tylko nie demonicznego Triggera, tylko po prostu mapował ataki Dantego. W przypadku Virgila, tutaj, jak widać na załączonym obrazku, ale też i w grze, Doppelganger jest odbiciem, ale demonicznego Triggera, grzechu Virgila, czyli jego prawdziwej formy. I przemiana w demona grzechu. Owszem, Virgil ma też demoniczną postać. Wchłania w siebie Yamato i BUM! Mamy demona gotowego schować wszystkim tyłki. Żeby było ciekawiej, może on korzystać z innych broni. Przypuszczam, że z taką siłą i prędkością musi być naprawdę potężny. Jeśli Nero myśli o spotkaniu w rodzinnym gronie, czas zająć się robieniem nowych poskrajmaczy demonów. Okej, okay, no i to wszystko.
teraz raporty wrogów. No, tutaj też są kolejne zdjęcia. Jestem ciekaw, ile ich jest. Ale też w takim, kurde, w różnych miejscach się pojawiają. Okej, tutaj od V. Tu nie jestem pewny. Okej, tutaj się nie zrobiło zdjęcie, nie wiem czemu. Retake. Że ma być dubel, rozumiem tego. Nie wiem czemu nie ma. Może zabiłem tego przeciwnika parę razy. Tutaj Pyrobat. Wrzut na dupie, no zgadzam się. Co to jest za zdjęcie, kurde? Hellbat. Ze śmierci. Riot, chaos. No nie ma tutaj niestety wielu zdjęć. Ale jak było powiedziane, te zdjęcia się tworzą. O, tutaj też jest od V. Kiedy ja właśnie zabiję wroga jakąś postacią, danego wroga zabiję, no to wtedy się właśnie pojawia fotka. Empusa, wygląda to, że napotkasz wielu tych paskudnych krwiopijców. Słowa krwiopijca nie używam wcale w przenośni. Te małe mrówki robotnice wyssały krew mieszkańców Redgrave do cna. Gdy odwłoki stworu są już pełne krwi, te paskudy zanoszą je do Clifota. Na szczęście są mało rozgarnięte. Mogą cię nawet zignorować i kontynuować pracę, dopóki nie zaczniesz rozrabiać. Uważaj jednak, gdy mrówki robotnice cię oblezą, poznasz ich prawdziwą siłę. Zielona Empusa. Jeśli zdawało ci się, że inne robale są paskudne, te z pewnością znienawidzisz od pierwszego wejrzenia. Ta zielona maść w ich tyłkach to nie żadna krew, tylko uzdrawiający nektar, który błyskawicznie leczy rany innych demonów. Moja rada? Zabij te stwory w pierwszej kolejności, zanim zaczną być uciążliwe. Aha, zdaje się też, że plują jakąś trującą wiedzilę, więc może... weź sobie parasol? Czerwona Empusa. Ho, matusiu, to ci dopiero okaz. To dowód na to, że jak wielka jest moc krwi. Ten stwór opił się do tyle tego czerwonego winka, że odłożyło się ono w jego ciele w formie kryształów. Można by pewnie strącić trochę kryształów paroma ciosami lub zabić kolesia i wziąć je wszystkie. Problem polega na tym, że z tego co widziałam, te nieśmiałe potworki są strasznie płochliwe. Gdy tylko poczują zagrożenie, natychmiast znikają. Działaj szybko, jeśli chcesz zgarnąć dużą nagrodę. Królowa Empusa. W ogóle patrzcie, bo to jest ten... macie jakby twarz, nie? Czaszkę z tymi takimi szczękoczułkami, powiedzmy. I dookoła tego jest coś więcej obudowane. Wiedziałam, tam gdzie są mrówki robotnice, musi być też królowa. Ta babeczka ma zbroję, która chroni ją przed obrażeniami, a do tego ma narzędzia do ich zadawania. Gdy się zdenerwuje i nie patrzy, kogo atakuje, położy trupem nawet swoich demonicznych kolesi, byle tylko do ciebie dotrzeć. Jakby tego było mało, po wypiciu odpowiedniej ilości krwi wpada w furię. Jeśli zauważysz, że jej ciało zmienia kolor na czerwony, pora na ewakuację. Piekielna Keina, czyli wróg, którego znamy jeszcze tak naprawdę z DMC3. Te powłóczące nogami bydlaki są mieszkańcami Krainy Mroku, żołnierzami piekielnych legionów. Kiedyś mogły pojawiać się w wymiarze śmiertelnych, wyłącznie powcielają się w drewnianą laleczkę, w kawałek gliny czy coś w tym stylu. A teraz te paskudstwa łażą sobie po Redgrave, gdy przyjdzie im na to ochota. To znak, że bariera pomiędzy światem demonów a światem ludzi zaczyna się rozpadać. Wskazówki taktyczne. Te ich kosy wyglądają na dość topornie, ale mają potężny zasięg i ząbkowane ostrza, które zwiększają do maksimum utratę krwi. Pamiętaj więc o tym, żeby robić uniki. Albo wbij się i przerwij jakiekolwiek ich ataki. Piekielna Antenora. Jeśli weźmiesz piekielną Kainę, będziesz ją torturować aż do utraty zmysłu, następnie włożyć jej w jej ręce broń, uzyskasz... no, to. Te topory są naprawdę groźne i śmigają dużo szybciej niż mogłoby się wydawać. Gdy potwór wpadnie w szał, spodziewaj się szybkich ataków. Na podstawie zebranych próbek można stwierdzić, że te stwory są niezwykle podatne na ból, więc nie licz na to, że tanio sprzedadzą skórę. Staraj się zwalać je z nóg i trzymaj gardę, zanim się obejrzysz, znowu będą gotowe do wściekłego ataku. Piekielna Judeka, jeśli tak to się czyta. Arcykapłan w zastępach piekielnych. Robi wrażenie, co nie? Ci kolesie zostawiają walkę wręcz zwykłym trepom, których są w stanie wezwać, by odwrócić uwagę przeciwnika. Sami atakują wtedy z dystansu, wysuwając swoje wężowate, mackowate łapska. Starają się zanadto nie zbliżyć i uchylają się przed pociskami, gdy tylko zdołają. Musisz pokazać tym obślizgłym kanalium, że nie jesteś w stanie rozpracować ich obrony sprytem. Wtedy odeślesz ich prosto do piekła. Pyrobat. Znasz powiedzenie, wyskoczył jak nietoperz z piekła? Tak to właśnie wygląda. Te skórzane szkodniki mają w swoich ciałach swego rodzaju komorę zapłonową. Co to znaczy? To znaczy, że ziją ogniem. Taki stworek w pojedynkę może nie być w stanie cię usmażyć. Uważaj jednak, gdy do imprezy przyłączy się całe stadko.
Hellbat. Wszyscy wiemy, że z piekielnej dziury wyłazi cała masa cudaków, ale to jest naprawdę niezły okaz. Widzisz, w jaki sposób ta komora zapłonowa jest przytwierdzona do kręgosłupa? Dzięki temu, plując ogniem, sam się podpala. To rozwiązanie konstrukcyjne popieram w całej rozciągłości. Nie zgłoszę też sprzeciwu, gdy spuścisz tym dupkom lanie, które popamiętają do sonnego dnia. Spróbuj celować w komorę zapłonową na plecach. Dzięki temu zgasisz ogień i bez problemu je załatwisz. Nożyce śmierci. Też przeciwnik znany od DMC3 i który od DMC i wy DMC3 i wy DMC4 strasznie mnie wkurwia. Nożyce śmierci. Jako wytrawny konstruktor żywię ogromny szacunek do praw fizyki. Muszę więc przyznać, że działa mi na nerwy fakt, że te obrzydliwe zjawy przełażą sobie przez ścianę, szczękając przy tym nożycami. Czasem... Nie, wróć! Jeszcze od DMC1 je znamy! Tam się pierwsze takie pojawiały, co przez ścianę przełaziły. Czasem muszą się jednak zmaterializować, inaczej nie mogłyby blokować ataków tymi swoimi nożycami. O ile dobrze się orientuję, to głowa sprawuje kontrolę nad całym tym cholerstwem. Obserwuj więc uważnie, co robi głowa i to ją obierz za cel ataków. Może pójść ci łatwiej, niż się spodziewasz. Riot, czyli ten taki... Nie, to jest ten po prostu, co skacze. Ten, co ma takie ala ostrze, jak Predator, to ma coś innego. To jest inny. Otchłanie piekielne wypluwają gadokształtne potwory wszelkiej maści i tu mam właśnie jednego z nich. Badałam próbki ich komórek i muszę stwierdzić, że ich tkanka mięśniowa to naprawdę niezwykła rzecz. Każda z kończyn działa z mocą siłownika hydraulicznego. Dzięki temu właśnie mogą tak daleko skakać. Nie przesadzę też ani trochę, mówiąc, że ich wysuwane szpony są ostre jak brzytwa. Wypróbowałam taki szpon na kawałku blachy, zgrzyt i przeszedł jak przeszedł przez masło. Są jednak mało odporne na uderzenia. Jak myślisz, uporasz się z nimi? Bez problemu. Chaos, czyli ten kręciołek. Kolejny wielki jaszczur, który wylazł z jakiejś ciemnej dziury w krainie mroku. Każdy z kolców na jego grzbiecie jest jak gigantyczny ząb piły, a ten stwór nie wzdraga się przed wprawianiem ich w ruch. Są ostre, ale kruche, więc postaraj się je odłamywać, gdy tylko będziesz unikać ich ataków. Aha, ma też kieszonki z paskudną neurotoksyną ukryte w klatce piersiowej. Odsuń się, gdy zacznie coś siekać, to cholerstwo jest zabójcze. O właśnie, Fury. To jest ten, co mam. Takie ostrze na tym. O! Zaraz trochę pokażę. O właśnie. Znaczy, no, ostrze. No. Tworzy sobie ostrze, powiedzmy, z krwi w swoim ciele. Według mojej teorii, demony mutują zgodnie ze swoimi największymi, najmroczniejszymi pragnieniami. Spójrzmy na przykład na tego wielkiego jaszczura. Chce polować. Zgadza się? Chce być szybszy. Chce zabijać szybciej. Każdego dnia myśli tylko i wyłącznie o szybkości. Po kilku pokoleniach ten porąbany instynkt zabójcy przyczynia się do powstania potwora, który jest tak szybki, że nie porusza się już siłą własnych mięśni. Ten cholernik wykorzystuje moce piekielne do wykonywania niewielkich skoków w czasoprzestrzeni. Materializuje się tuż obok i odgryza ci twarz, zanim zdołasz mrugnąć. Mam nadzieję, że masz dobry refleks. Refleks. Scudo Angelo. Mój tato wspomina czasem w swoich dziennikach o Czarnym Aniele, potężnym demonie, który zamieszkiwał niegdyś Krainę Mroku. Czarnym Aniele, czyli... Kurde... Coś tam Angelo, no wiecie, o Virgilu po prostu w tej wersji Angelo, nie? Według teorii taty powstał on po przeistoczeniu złożonego w ofierze człowieka w ciało demona. Gdyby ta teoria okazała się słuszna, oznaczałoby to, że te paskudy o martwym spojrzeniu są niczym innym, tylko produkowaną na skalę masową odmianą Czarnego Anioła. Tarcze? Niesamowicie wytrzymała. Jeśli chcesz się do nich dobrać, musisz posłużyć się sprytem. Życzę powodzenia. Proto Angelo. Spójrz tylko na zbroję i broń tego demona. Dostrzegam wyraźne podobieństwo do Czarnego Anioła. Zgaduję, że to swego rodzaju prototyp, a może zmodyfikowana wersja Czarnego Anioła. Widzieliśmy, jak te cudaki mówiły coś o produkowanych masowo demonów, wydając im rozkazy, jakby nimi dowodziły. Zdaje się, że są inteligentniejsze od przeciętnych piekielnych potworów. Wiem, że zdaje ci się, że jesteś niezniszczalny, ale ten miecz może pozwolić ci nie tylko zarostu. Jeśli jednak zdołasz go sparować, możesz mieć całkiem sporą szansę na skuteczny kontratak. Baphomet. Przeciętny demon dysponuje inteligencją pozwalającą na wykorzystanie magicznych mocy. Ten gość wyłamuje się ze statystyk. Ma wprawdzie za nadrzut tylko sztuczki z lotem, ale i to wystarczy, by cię zabić, jeśli nie będziesz uważać. Spójrz tylko na te dziwaczne, patykowate kończyny. Fizycznie ten stwór jest słaby i doskonale o tym wie. Będzie próbował zachować dystans i wytworzyć magiczną tarczę, która zablokuje twoje strzały. Musisz się do niego zbliżyć albo poczekać na okazję do strzału, który przejdzie przez tarczę.
Hej, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Lusatia. Sekcja zwłok tego demona była naprawdę interesująca. Ten okaz potwierdza moją teorię na temat demonicznej ewolucji. Żeby wypowiadać magiczne zaklęcie, trzeba mieć usta, prawda? Zatem po kilku pokoleniach demonów opętanych rządzą tajemnych zaklęć pojawia się coś z mnóstwem ust i zanikiem mięśni tak daleko posuniętym, że prawie nie jest w stanie poruszać kończynami. Więcej ust oznacza większą moc. Zgaduję, że to coś mogłoby ukatrubić się jednym tylko zaklęciem, gdyby pozwolić mu je wypowiedzieć. Gdy zauważysz, że zaczyna wyrabiać coś złowieszczego, postaraj się szybko zamknąć mu gębę. Behemoth. Co jakiś czas pojawia się demon tak łakomy na mroczną energię i moc, że zaczyna pożerać innych przedstawicieli swojego gatunku. Widzisz, jak demony spętały je paszczę tego sfora łańcuchami? Dobrze wiedzieć, że nawet demony przeraża możliwość stania się pożywieniem dla innej istoty. Spętany gigant może jedynie łazić, potykając się, użalając nad sobą niezbyt groźny. Wystarczy jednak go uwolnić z łańcuchów, by rzucił się żarłocznie do pochłaniania wszystkiego wokół. Jeśli schrubi przy tym paru niegodzisu, dobra nasza. Pamiętaj jednak, że cię ostrzegałam, gdy zacznie dobierać się do tyłka. Nobody. Na pierwszy rzut oka widać, że te paskudy nie są w pełni ukształtowane, jakby za wcześnie wykluły się z jaja. Przyznaję, że wielu kwestii na ich temat nie udało mi się jeszcze wyjaśnić. Nieukształtowane czy nie, zrobią ci jesień średniowiecza, jeśli nie będziesz uważać. W tych patyczkowatych łapskach mają więcej siły niż trzy przeciętne demony razem wzięte. Co my tu jeszcze mamy? Zdolności magiczne. Gdy zobaczysz, że porusza się jakby tańczył, to znaczy, że wchłania piekielną magię z atmosfery. Największą zagwozdką są dla mnie te ich maski. Na pewno mają dla nich jakieś znaczenie. Szkoda, że nie jestem w stanie tego rozgryźć. No i to już tyle. I teraz bossy. Korzenie Clifota. Takie skupiska korzeni Clifota można znaleźć w całym Redgrave. Ich zewnętrzna otoczka jest tak twarda, że przecięcie jej mieczem lub przestrzelenie zajęłoby wiele godzin. Nie ma co się dziwić, jaka inna roślina zdołałaby przetrwać w piekle. Na szczęście te niepozorne korzonki nie kryją swojego serca zbyt głęboko. Szukaj pulsującej czerwonej masy pomiędzy korzeniami. Według mojej teorii te miejsca są jak serca, przepompowujące zebraną krew do Clifota. Jak powszechnie wiadomo, zbyt śmiawe okazywanie serca kończy się zwykle jego złamaniem. Gdy pozbędziesz się pulsujących skupisk czerwieni, korzenie zginą. Postaraj się jednak nie myśleć o tym, ile krwi musiały pochłonąć, żeby urosnąć do takich rozmiarów. Teraz go. Sobie dobra, może pokażę po kolei wszystkie te, a potem przejadę przez opisy. Dobra. Goliat. Ten demon postanowił nazwać się Goliatem. To miłe, gdy tak po prostu informują, jak mają na imię. To znacznie ułatwia mi pracę. W każdym razie, gdy zobaczysz takiego napakowanego demona, masz przynajmniej gwarancję, że jest tępy jak noga stołowa. Trzeba jednak przyznać, że ten sękaty, brzucho-gębiasty stwór robi wrażenie. Wciąganie rzeczy i podgrzewanie ich piekielnym ogniem ma to potencjał. Podsunął mi kilka pomysłów na powiększenie arsenału. Zdaje się zatem, że temu małpoludowi należą się od nas podziękowania. Artemis. Słyszałeś o Machiavelli? To legendarna postać, jeden z rusznikarzy z Krainy Mroku. Dasz wiesz, że Artemida była początkowo jedną z broni jego pomysłu? Zdaje się, że połączenie pistoletu z ludzką duszą dało taki efekt. Szkoda, że nie udało mi się tego zobaczyć na własne oczy. Wystrzeliwane przez nią wiązki energii na pewno wyglądały szykownie, prawda? Niczym taniec zniszczenia, wyobrażam to sobie. To był bezcenny artefakt, jedna z ostatnich pamiątek po geniuszu Machiavellego. Pojawił się jednak ktoś, kto dosyć ją rozwalił. Nie odzywa się do mnie przez chwilę. Nidhogg. Zdaniem Vito coś żyło w symbiozie z Clifotem, jako pasożyt wśród jego pnączy. Biorąc pod uwagę ilość przepływającej przez Clifota krwi, trudno się dziwić, że coś postanowiło się załapać na darmową przejażdżkę. Humanoidalny rdzeń jest słaby i podatny na ataki, jednak osłaniają go ruchliwe mackowate łapska. Ponadto potrafi ukrywać się przed zagrożeniem we wnętrzu Clifota. Jeśli chcesz zabić tego stwora, musi znaleźć sposób na wywabienie go na otwartą przestrzeń. Przy okazji, to coś nie grzeszy też inteligencją. Elder Geryon Knight. Geryon figuruje w najstarszych dziełach o demonologii jako Equus Demonicus. Osobom niewykształconym wyjaśnię, że znaczy to demoniczny koń. Nadążasz, słonko? Tak czy inaczej, te demony przybierają przeróżne kształty i rozmiary, ale łączy je jedna wspólna cecha. Mają moc władania nad czasem. Są też dumne, to nie byle konie, na których grzbiecie można sobie od tak galopować. Jeśli Vi mówi prawdę, to fakt, że rycerz dosiadał Geryona był naprawdę imponującym dokonaniem.
Cavalier Angelo. Nie wiem, jakie czarnoksięskie moce powołały do życia oryginalnego Czarnego Anioła, ale widać, że ktoś nieźle się napracował, doskonaląc go, by stworzyć ten okaz. Wysuwane tarcze wbudowane w obie ręce? To prawdziwy mistrz obrony i ataku, do tego ta demonica Trish zamknięta w jego wnętrzu może cisać ci przy okazji w twarz błyskawicami. Powiem szczerze, że ta konstrukcja wzbudza we mnie prawdziwy szacunek. Naprawdę żałuję, że nie mogłam tego zobaczyć na własne oczy. Będę musiał wypytać o wszystko Trish i Dantego. Gilgamesz. To rodzaj metalu wydobywany z piekielnych złóż. Łącząc go z ciałem demona, można uzyskać zbroję twardszą od stali. Właśnie z tym mamy tutaj do czynienia. Zdaje się, że ktoś postanowił połączyć korzenie Klifota z porcją Gilgameszu. I tak powstał ten wysoki jak wieża metalowy demon. Najlepsze w Gilgameszu jest to, że potrafi wytwarzać od tak fale uderzeniowe. W ten sposób nasz słodziak rozwala różne rzeczy na odległość, czyli nie wystarczy po prostu się od niego oddalić. Żeby zabić coś takiego, musisz podejść naprawdę blisko. Scudo Angelo to było, to też. Nobody. Dobra, tutaj nie ma nic nowego. Miraż Goliata. Myślę, że można by to nazwać metafizycznym piekielnym widmem. Brzmi nieźle, co? Aż to sobie zapiszę. Zdaje się, że miał to być Goliat, chociaż według mnie to była strata czasu. Skoro ktoś postanowił zmarnować tyle mocy, dlaczego nie wybrał czegoś bardziej kozackiego? Wracając do tematu. Jeśli taki swór przysparza ci problemów, to znaczy, że jesteś już na wykończeniu. Miraż Artemidy. Kolejne metafizyczne piekielne widmo. Kurde, ale już mnie ta nazwa kręci. Ten stwór powstał na bazie Artemidy. Mam jednak pecha, bo nie widać tu jakoś cudownych, świetlnych... świetlnych zjawisk towarzyszących oryginałowi. Nieznany stwórca tego potwora nie docenia najwyraźniej najbardziej wysublimowanych przyjemności życia. I Miraż Angelo. Mamy tu do czynienia z metafizycznym piekielnym widmem. Sama siebie zadziwiam. Podejrzewam, że te stwory zostają zaczerpnięte z pamięci przeciwnika i objawiają mu się, gdy atakuje. Stare, dobre, ożywające koszmary, ale ja przecież jestem inżynierem, a nie straszliwą wiedźmą. O magii wiem tyle, co nic. Wiem tylko, że żadne widziadło nie może być potężniejsze od oryginału. Nie musisz się obawiać tych stworów, chyba że już ledwo trzymasz się na nogach. Malfas. Według V, ten demon nazywa się Malfas. Na podstawie różnic w rodzaju tkanek w górnej i w dolnej części, jego ciała wnioskuje, że były to wcześniej dwie osobne istoty. Przypuszczam, że jakaś znawczyni magii połączyła swoje ciało z ciałem ptaka, po czym zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie sprawować nad nim kontroli. Tak w ogóle to ten ptak był wówczas jeszcze pisklakiem. Gdyby wcześniej urósł i nabrał sił, moglibyśmy mieć prawdziwy problem. No nie wiem, jak ona... Ona tak naprawdę nie jest trudna, tylko jest irytująca, więc nie wiem, czy byłaby jakiś problem, gdyby nawet się z Dolosem Ptakiem połączyła. Król Cerber. Wszyscy wiedzą, że wielki kundel z trzema głowami to Cerber. Dantemu jednak udało się najwyraźniej spotkać prawdziwego króla Cerberów. Ten gość pnie się w górę hierarchii po szczeblach. Pnie się w górę po szczeblach hierarchii. Trzeba przyznać królowi, że władanie ogniem, błyskawicami i lodem to nie w kij dmuchał. Jednak jak każdy Cerber, pomijając wszystkie te królewskie tytuły i ceregiele, to wciąż po prostu pies obronny. Ciekawe, czy Urizen zmartwił się losem swojego szczeniaczka. Podejrzewam, że nie. Urizen, twój cel, król Krainy Mroku. Problem w tym, że nie udało mi się znaleźć żadnych wzmianek o Urizenie w moich źródłach z dziedziny demonologii. Mogłoby się zdawać, że facet, który mieni się panem piekieł, powinien być trochę bardziej znany. Cóż, celebryta czy nie, na pewno nie jest wystarczająco silny, by utrzymać się na tronie. To by jednak nie muszę chyba tego mówić, co? Słuchaj, jeśli naprawdę chcesz zdać tego gościa, uważaj na siebie, okej? Tutaj jest misji 8. To rzuca nieco światła na plany Urizena. Chciał zapuścić korzenie w Klifocie, by utuczyć się na jego mocy. Nie siedział podczas walki z tobą tylko dlatego, że chciał ci okazać pogardę. Musiał być stale zakorzeniony w tym czymś, żeby czerpać moc. Tym dziwniejsze jest to, że odciął się, by móc się poruszać. Fragmenty Klifota, które zostały w jego ciele, atakowały cię i broniły Urizena, sprawiając sporo problemów. Nigdy nie powiem, jakim cudem udało ci się uciec z tego z życiem. Tutaj z misji 18. Tyle krwi, tyle energii, że jest skoncentrowanej w owocu Klifota. Gdy Urizen go zjadł, cała ta heca z królem piekiel przestała mieć znaczenie. Posiadał moc, dzięki której mógł wstrząsnąć posadami świata. Stał się tak potężny, że mógł odrzucić fragmenty Klifota, które służyły mu za oręż i zbroję. Tylko go spowalniały. Od tego momentu potrzebował tylko własnego ciała, ostatecznego odzwierciedlenia jego morderczej mocy. Aby rzucić mu wyzwanie i zwyciężyć, będziesz potrzebować boskiej mocy. I Virgil.
Syn legendarnego Mrocznego Rycerza i brat Dantego. Lady twierdzi, że przegrał kiedyś starcie z Dantem i został strącony w otchłani piekieł. Później użył na sobie swojego miecza, Yamato, i wykorzystując jego moc, oddzielił demona od człowieka i odciął się od wszystkiego, co przeszkadzało demonicznej stronie jego natury. Zatem V był tylko zlepkiem pozostałości człowieczeństwa. Teraz są znowu razem. Skończyły się dni słabości Vergila. Tutaj jeszcze sprzed prologu. Brzmi to jak czyste wariactwo, ale ten łajdak, który urwał ci rękę, to był właśnie Vergil. Gdy wyjął Yamato z twojej odrywanej ręki, mógł wykorzystać jego moc do odcięcia ludzkiej części samego siebie. Jednak nawet dysponując tą nieokiełzaną mocą, nie był w stanie pokonać Dantego. To, co odrzucił w poszukiwaniu siły, okazało się być najważniejsze. Tak, prawdziwa moc tkwiła cały czas w nim samym. Gdybyś tylko mógł się teraz zobaczyć. Toż to z tych ckliwych bzdur. Prawdziwa postać Vergila. Czyli właśnie demon grzechu. Zawsze sądził, że człowieczeństwo uniemożliwia mu osiągnięcie pełni możliwości. Teraz na pewno już wie, jak wykorzystać swoją demoniczną moc. Zapewne chce się zemścić za czas, kiedy był Yurizenem. W tej postaci Yamato, źródło jego mocy, jest ukryte w jego rękach. Być może jest to również prawdziwa postać Yamato. Aha, że rozumiem, że te takie odstające, takie ala płomienie, coś, te miecze, to jest, rozumiem, Yamato, tak? Może. Okej, to tyle. I dalej. Dante. Malże współczuję biedakom, którzy znajdą się na celowniku tego łowcy demonów. Dante walczył już chyba każdą możliwą bronią, a w dodatku jest tym piekielnie dobry. Twój tata to prawdopodobnie jedyna osoba, która mogłaby mu trzymać kroku, a ty myślisz, że dasz mu radę? Powodzenia. To jest oczywiście przypisek, jakby gadała z Vergilem, nie? Dante po demonicznej przemianie. Gdy będzie ci się wydawać, że dajesz Dantemu radę, to musisz wiedzieć, że dla niego to dopiero rozgrzewka. Gdy da ci popalić pełnią swojej demonicznej mocy, będziesz szybszy i mocniejszy, a do tego błyskawicznie się wyleczy. Musisz iść na całość, nie zachowuj najlepszych ciosów na później, bo może cię załatwić, zanim z nich skorzystasz. No i Dante jako demon grzechu. Trudne sytuacje wymagają demonicznych rozwiązań, gdy Dante przestaje zgrywać staruszka, bieda temu, kto stanie mu na drodze. To istny demon demolka. Aż miło patrzy, jak Dante i Vergil zmieniają formę i rzucają się sobie do gardeł. Przy takiej okazji warto pamiętać o możliwościach demonicznych mieczy. Moc miecza Dantego polega na łączeniu człowieka i demona w jedną całość, a Vergila na ich rozdzieleniu. Wygląda na to, że nie tylko bracia mają ze sobą rachunki do wyrównania, ale również ich miecze. Okej, no i bossowie, to wszystko. Teraz bronie. Czerwona Królowa. Dołożenie do miecza silnika spalinowego, żeby dodać mu kopa, całkiem sprytny pomysł. Podstawowy projekt stworzył chyba tato, a ty na jego podstawie skleiłeś tę oto Czerwoną Królową. Muszę przyznać, że kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam, nie mogłam powstrzymać się od śmiechu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wymyśliłby takiego sprzętu. Gdyby nie demoniczna krew w twoich żyłach, to ustrojstwo poleciałoby w niebo zamiast prosto w jakiegoś parszywca. No ale to jest prawda akurat. Błękitna Róża. Czerwona Królowa i Błękitna Róża. Jak patrzę na te bestie, to już sama nie wiem, czy jesteś geniuszem, czy skończonym wariatem. Sześciokomorowy rewolwer wystrzeliwujący równocześnie dwie kule? Trzeba być kompletnie świrniętym, żeby wpaść na coś takiego. Do tego dolny pocisk przebija się najpierw przez pancerz, a górny załatwia sprawę, przedzierawiając ciało przeciwnika. Kto u licha mógł wpaść na tak szalony pomysł? Dobra, żartowałam, jestem zachwycona. Uwertura, czyli pierwsza tak naprawdę demoniczna łapka. Pierwsza broń, którą dla ciebie zrobiłam, kiedy straciłeś swój sprzęt, frajerze, to prościutka konstrukcja, którą można zabrać ze sobą niemal wszędzie, bez przyciągania ciekawskich spojrzeń. Gdyby ktoś jednak wiedział o prądnicy ukrytej we wnętrzu tego cudeńka, byłby wstrząśnięty. Może nawet dosłownie. Tak czy inaczej, ta broń powinna wystarczyć do załatwienia paru napotkanych przypadkiem demonów. Jak sama nazwa wskazuje, ten egzemplarz to dopiero początek. Ta główka jest pełna pomysłów na nowe śliczątki. Wierz mi, to jeszcze nie wszystko, na co mi stać. I tutaj uwertura po przemianie. Kolejna, czyli zamęt. Gdy była mama w parku koło naszego domu, była taka dziwna zjeżdżalnia, wiesz? To właśnie ona była inspiracją dla tego modelu. To prosta konstrukcja skupia całą energię na koniuszku. Gdyby wróg naprawdę poczuł, że to nie żarty. Piękno tkwi w precyzji, nie sądzisz? Da się nią coś chwycić, ale ledwo. I mówiąc szczerze, chętnie wyrzuciłabym tę opcję, żeby miała jak najlepszą siłę przebicia. I tutaj przemiana, czyli właśnie... Zmiana po prostu w takie wiertło. Puenta.
Przeanalizowałem próbkę Goliata i uzyskane materiały wykorzystałem do stworzenia tej potężnej machiny. Aparat wtrysku paliwa opiera się na mechanizmie zapłonowym umieszczonym w demonicznym brzuchu tego tempaka. To w zasadzie pięść z napędem rakietowym, ale taki kaskader jak ty może sobie zafundować małą przejażdżkę. No i to jest coś, co mnie osobiście naprawdę zastanawia, bo da się ponoć odpalić tę łapę i wskoczyć na nią i na niej tak lecieć. Ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Gerbera. Pomysł na tę piękność wpadł mi do głowy, gdy gapiłam się na rabatkę kwiatową, a dokładniej na stokrotki afrykańskie. No co, nie mogę mieć paru dziewczynskich rzeczy? Elementy w kształcie płatków tworzą zaawansowany piec płomienny, wytwarzający energię cieplną, którą można wystrzelić w postaci fal uderzeniowych. Sam zobaczysz, że fala uderzeniowa ma masę zastosowań. Atak, obron, a nawet wspomaganie ruchu. Co tylko chcesz. Tutaj chłopczyca. Tym razem chyba trochę mnie poniosło. Chciałem skonstruować coś do wzmocnienia i miecza, i broni palnej, ale jej moc okazała się niemal absurdalna. Możesz mieć nawet problem z opanowaniem tej piękności. Ale przecież faceci lubią narobiste cacka, no nie? Jak się postarasz, to na pewno dobrze ci posłuży. Tutaj bykowiec, czyli autentycznie jeden z moich ulubionych poskramiaczy. Metal z krainy mroku, który wymontowaliśmy z Gilgamesza, ma zdolność wytwarzania wstrząsu, ale obczaj. Zamiast użyć go tylko do wytwarzania fal uderzeniowych, opracowałam broń, która rozciąga się tworząc cienki, mocny bicz. Jest mocniejszy od twojej linki, więc przeciwnicy, których normalnie byś nie przyciągnął, nie będą teraz stanowić problemu. Możesz też oczywiście owinąć ich tym biczem i porozcinać na kawałeczki. Zrobisz, co tylko zechcesz. Ragtime. To jest fajne, że właśnie i w grze, i na tym kolejność się czas odmierza. I nie wiem, czy to nie jest czas, od kiedy ja zdobyłem w ogóle tę łapę. Naginanie praw czasoprzestrzeni to niezły wyczyn, nawet dla kogoś tak cudownego jak ja. Ale dzięki temu kawałkowi Geryona, który przytargał V, udało mi się wykorzystać czas jako broń. Zarąbiście, nie? Jestem po prostu boska! To cudo zatrzyma nawet najbardziej uprzykrzonego demona, przynajmniej do czasu, aż się wyładuje. Niech mnie obróbka tego materiału wymaga nie lada umiejętności. Nie mogę zrobić takich więcej, więc używaj jej z wielką rozwagą. Z rozwagą. Z wielką rozwagą. Rozumiemy się? No i tutaj przemiana. Jeszcze ciaska dłoń. No i to jest właśnie ostatnie. Pracując nad tą bestią, miałam w głowie tylko jeden cel. Otworzyć demoniczną dłoń, broń, którą odebrał ci ten łajdak. Założę się, że aż cię ręka świeżbi, żeby znowu porzucać sobie tymi skubańcami. Na pewno się ucieszysz. Udało mi się. Tą bronią możesz rzucać demonami jak zawodowiec, a nawet przygwarzać je do ziemi, jeśli znajdziecie taka ochota. Przynajmniej na jakiś czas. Cholera, spięłam się na wyżyny moich konstruktorskich umiejętności. Naprawdę. No i to jest właśnie broń, z której... Znaczy broń, to jest właśnie najczęściej wykorzystywany przeze mnie demoniczny poskramiacz. No bo po prostu... Najbardziej mi to pasuje po tym, jak dużo razy już używałem w czwórce zwyczajnie tych... tego niszczyciela, nie? I teraz broni Dantego. Rebellion, miecz, który Dante odziedziczył po legendarnym demonicznym tatusiu, mroczym rycerzu Spardzie. Nie jestem na czasie, jeśli chodzi o demoniczne miecze, więc wiele się ode mnie nie dowiesz. Jestem jednak pewna, jednego jestem pewna, to nie jest normalna broń. Chodzi o to, że miecz Yamato, który ci odebrano, ma zdolność oddzielania człowieka od demona, zgadza się? Założę się, że ma też inne szalone możliwości, ale na razie nie potrafię wykminić, na czym miałby polegać. Tutaj, demoniczny miecz Spardy. Demoniczny miecz Spardy nie tylko nosi imię mrocznego rycerza, emanuje złowieszczą, ale też jakby boską mocą. Czekaj, nie to. Tutaj, przesunę. Kurde, myślałem, że będę mógł przełączyć ten wygląd, w sensie wiecie, że na dźgnięcie i na kosę, ale niestety. Tu. Podobno jest przepełnione demoniczną mocą, ale tylko kilku twardzieli jest w stanie nim władać. Chętnie poeksperymentowałabym sobie z tym mieczem, chociaż może lepiej nie, dostałabym tylko po łapach. I demoniczny miecz Dantego. Nowy demoniczny miecz powstały przez połączenie Rebelliona i Spardy, demoniczny miecz Dantego. Zdaje się, że Dante idzie w ślady tatusia, wymachując wokoło demonicznym mieczem noszącym jego imię. Nie wiem, czy do zespolenia mieczy Dante użył własnej mocy, czy to sprawka Rebelliona. Tak czy inaczej, od razu widać, że to całkiem nowy, zarąbisty miecz. Balrog. W Krainie Mroku jest miejsce zwane Ogniem Piekielnym, którym rządził niegdyś wielki, paskudny potwór zwany Berialem. Po tym jak się przekręcił, czy tutaj Dante go zabił? I przemienił go w Lucyfera. Właśnie, Jezu, gdzie jest Pandora i Lucyfer w tej grze? No halo!
Płonący tron odziedziczył podobno jeszcze większy zakapior, Balrog. Na swoje nieszczęście spotkał naszego Dantego, który pożony skopał mu dupsko, a jego moc dołożył do swojej kolekcji demonicznych broni. W sposób, w jaki ta broń rozgrzewa się, by przypuszczać potężne ataki, nie pozostawia wątpliwości, że jest w niej moc króla płomieni. Każdy usmażyłby się na skwarkę, chwytając w dłoń tę broń. Ale Dante doskonale wie, jak igrać z ogniem. Kawalier, muszę przyznać, że ze wszystkich demonicznych broni Dantego ta najbardziej przypadła mi do gustu. Tak wyglądają skutki połączenia demonicznego pancerza z zepsutym motorem. Serio, sam spróbowałam pogrzebać pod maską, ale nie mam bladego pojęcia, jak to ustrojstwo działa. Spytałam o to nawet samego Dantego, ale nie był w stanie wyjaśnić, czy poskładał do kupy cały ten cyrk. Nie no, na serio, motocykl? Przerobiony na miecz? Przecież Czerwona Królowa wygląda jak zwykły mieczyk. No i tutaj rozłożony właśnie z tymi piłami. Teraz król Cerber. Dante miał kiedyś demoniczną broń o nazwie Cerber. Gdyby zechciał wymienić ją na nowszy model, to byłoby właśnie coś takiego. Tak zwany król klanu Cerbera nie zasypywał gruszek w popiele naprawdę. Ta broń zmienia kształt, żeby strzelać ogniem, lodem, a nawet błyskawicami, przebijając wszystko, co stanie na jej drodze. Jako rzemieślniczka, chętnie dowiedziałabym się, jak upakować tyle różnych mocy w jednej eleganckiej sztuce broni. Ebony Ivory. Para wspaniałych pistoletów spod ręki Nell Goldstein, rusznikarki i babci dorównującej jej wspaniałością wnuczki. W pierwszej chwili mogłoby się zdawać, że nie różnią się od siebie wyłącznie kolorem. Ale to nieprawda. Ivory jest stworzone, by strzelać szybko, a Ebony to czysta precyzja. Gdybym miała okazję, rozebrałabym je na części i sprawdziła, co w nich siedzi, ale teraz nie ma czasu na takie rzeczy. Trzeba jednak przyznać, że babcia była prawdziwą artystką. Jestem z niej dumna i już. Kojot A. Dante zmodyfikował tę strzelbę tak, by uzyskać broń przeciwko demonom. W porównaniu z czystym, pięknym bronią mojej babci, ten egzemplarz to barbarzyństwo. Wystarczy spojrzeć, jak to coś wygląda w środku. Jakby ktoś wsadził tamę, żeby ugasić ognisko. Oczywiście mogłabym złożyć coś równie potężnego, a przy tym miłego dla oka. Tylko wątpię, czy Dantego w ogóle by to obeszło. Kalina Ann, wielofunkcyjna wyrzutnia pocisków i wierna towarzyszka Lady, nazwała ją imieniem swojej ukochanej zmarłej mamy. Zaprojektował ją i skonstruował inny rzemieślnik, ale po jego śmierci to do mnie trafiła na przeglądy. Możesz mi wierzyć, Lady jest do niej absolutnie przywiązana. Konstruktor tej broni znał się na swoim fachu jak nic. Szkoda, że nie było okazji, by go poznać. No i Kalina Ann 2. Replika broni Kalina Ann, używanej przez Lady, którą odtworzyłam z pamięci. Nie da się zwieść tej dwójce, to nie jest modyfikacja oryginału. Dbam, żeby ta broń nie odbiegała od niej zbytnio. No ale przecież mówimy o mnie, więc dodałam coś ekstra na wypadek, gdybyś odnalazła się oryginalna Kalina Ann. Dla Lady to może być za dużo, a dla Dantego... I mamy właśnie podwójną Kalinę Ann. Wiedziałam, że Dante da radę. Odznalazł i odzyskał Kalinę Ann. Mechanizm sprzęgający, który ukryłam w mojej Kalinie Ann 2, przynajmniej się nie zmarnuje. Na pewno już się domyślasz, do czego służy. Bum! Można połączyć dwie Kaliny Ann i strzelać obłędnie potężną wiązką promieniowania cieplnego. Mam jednak prawo do paru tajemnic, prawda? Dlatego nie mów o tym, Lady. Dobra? No i tutaj wygląda właśnie połączona. Ale jak dla mnie, ta Kalina Ann 2 wygląda jednak lepiej od tej pierwszej. No i Dr. Faust. Czyli dostania broń Dantego. Tę demoniczną broń skonstruowałam na podstawie starych badań mojego taty. Jej nazwa, Faust, pochodzi od demona, na którym się wzorowałam, czyli tego, wiecie... Tego takiego z kapelusikiem, który nie walił pojedynczymi, tylko taką serią potrafił tymi 9 takich walnąć. Pamiętacie go pewnie. Dajmy na 40. misja. Jak ktoś nie wie, który to jest konkretnie, to co nas windzie atakuje. Strzela skrystalizowaną demoniczną krwią, niczym kulami. No wiesz, czerwonymi kulami. Zadbałam również, by każdy z trafionych demonów wypluł z siebie całe mnóstwo krwi. Zarąbiste, nie? Trzeba mieć nierówno pod sufitem, żeby nie skorzystać z tego cacka. Okej, okay. Teraz V, on ma tylko swoją laskę. V zawsze ma przy sobie laskę. Pozwoliłem sobie kiedyś rzucić na nią okiem, ale nie zauważyłem nic niezwykłego. Wykonana jest oczywiście z materiału dobrze przewodzącego magię, ale musi być w niej coś więcej. Chociaż kto wie, może faktycznie używa jej do podpierania. No i Virgil. Yamato. Potężne ostrze mogące oddzielić człowieka od demona. Podobno Virgil dostał je od tatusia, Spardy, i jest ono źródłem jego mocy. Prawdopodobnie to właśnie za jego pomocą Virgil oddzielił siebie od V.
Sama broń to zwykła katana, z tą różnicą, że jest magiczna i tak ostra, że może przecinać samą przestrzeń. Niestety udało mi się ją zobaczyć tylko, gdy służyłam u twojego boku. Szkoda, że nie mogłam się jej lepiej wtedy przyjrzeć, wiesz? Beowulf. Rękawice i buty do walki nasycone mocą światła dają niezłego kopa podczas walki w zwarciu. Vergil tak przerobił na miazgę podnożnego demona Beowulfa, że niewiele z niego zostało. Na szczęście z resztek udało się zrobić te rękawice i buty. Beowulf miał chyba poważnie na pięku z wielkim szermierzem Spardą i postanowił wyżyć się na jego potomkach. Niezbyt dobrze się do niego skończyło. Dante twierdzi, że też z nim walczył, ale o tym starciu powiedział mi tylko uparty skurczybyk, twardszy niż inni. I iluzoryczne ostrze. Wygląda na to, że Vergil może teraz przywołać magiczny miecz z powietrza. Pomyśl tylko, macha swoją duszą jak mieczem. Jeśli twój tatko to potrafi, to może ty też. Co ty na to? Spróbujesz? Zrobisz to dla mnie? Ej, ale to byłoby naprawdę super, jakby też Dante, jakby też Nero potrafił takie coś zrobić. Tutaj przedmioty to jest to, co nam bieżąco się pojawiało. Umiejętności to jest nieważne. No i samouczki to jest jeszcze mniej ważne. Dobra, a biblioteka. Odmorisa. No tak, już nie będę czytał. W sensie ten jeden akurat znamy. Tam już to całe tylko przewinę. Opisy. Mamy coś o Kirie. O Patty, czyli o tej dziewczynie, która dzwoniła do Dantego, żeby na jej imprezę wpadł. Nie o Spardzie. Tutaj jeszcze o Klifocie coś mamy. Artykuły z gazet. Pamiętnik starca. Wydaje mi się, że to jest notka a propos Vergila. Poruszone zapiski. Legenda Spardy. Spis rusznikarzy. No i o fortunie. Okej. Okay. Grafika to są tylko koncepty, a tego lepiej nie pokazywać. Bo się może ktoś jeszcze o to przystrać. Fabuła to są tylko scenki. O, czekaj. Przewaga, co my tu mamy? No i zakończenie. A, to jest, są te dwie. Dobra. No i szefa grająca to jest po prostu wpuszczanie sobie melodii. Dobra. Proszę bardzo. Godzina, lekko 10, łącznie z odczytywaniem tego. Jakbym tak naprawdę chciał, to mogę same walki dokleić do poprzedniego odcinka. I chyba tak zrobię. Tak więc, jak będzie. Ode mnie w tej serii to będzie tyle. Zakończyliśmy Devil May Cry 5. Nie zamierzam przechodzić na nagraniach kolejnych poziomów trudności. No kto wie, może kiedyś na jakimś streamie w dalekiej przyszłości, coś mi się wydaje. Być może uda mi się kiedyś ogarnąć, znaczy na, może uda mi się ogarnąć w miarę dobrą akcję i jak będziemy przechodzili na przykład Soulsy na first levelu albo DMC, nie wiem, Hitless albo same Eski, zobaczymy. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy Wy na kanale. Cześć!